Dzień dobry moje drogie, witam Was ponownie w cyklu Tańcz na zdrowie, z Wami jak zwykle ja, Żara Koroliow i dzisiaj kontynuujemy z sambo, przenosimy się znowu do Brazylii, ale jak zwykle zaczynamy od rozgrzewki. Stajemy na szerokości ramion, głowa, góra, dół i idziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, zwrot, prawa, lewa, raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, skłon. I raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Barki, mocno okrągły ruch do tyłu. I idziemy do tyłu. Ha, ha. 7, 8 do przodu. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, super, idziemy, tył, wróć, tył, wróć i od razu szybkie, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, do przodu, wolny, wróć, wolny, wróć i przyspieszamy, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, super, góra, dół, akcentujemy na zmianę. Minimalnie przenosimy ciężar ciała z nogi na nogę i barki pracują. Hop, hop. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Przyspieszmy. Hop, hop, hop. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Super. Rozciągamy klatkę mocno do przodu. Bioderka w tym samym czasie idą do tyłu, tak? Mocno wypinamy, tutaj się robi lordoza mocna i zamykamy kręgosłup. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I idziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8. I ręce na biodra. Akcent przód, tył. Troszkę szybciej. Hop, 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 hop. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobrze? Przyspieszamy. To samo. Akcent do przodu. I hop, hop, hop. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jeszcze ósemeczka. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Do boku. Rozciągamy. Wolny. Wróć i rozciągnij po przekątny, wróć. Jak widzicie, nachodzę też mocno ciężarem ciała nad nogę, wracam po środku. Hop, hop. I raz, dwa, trzy, cztery. I hop, hop. I szybkie, hop. Bok, bok. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jeszcze ósemeczka. Trzy, cztery, pięć, sześć, cztery do przodu, przód, przód, cztery do boku i hop, 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 przód i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, jeszcze raz i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, przód i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i ostatni raz do przodu, cztery, dwa, trzy, hop, 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 super, biodra, na boki, akcentujemy, kolana lekko ugięte i ruszamy bioderkami. Hop, hop. Rozruszajmy, rozruszajmy mocno staw biodrowy, bo w sambie biodra są bardzo, bardzo ważne, prawda? I hop, hop, hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do przodu, do tyłu. Otwórz pachwinki, stopy lekko otwarte na zewnątrz i zamknij pachwinę. Hop i otwórz, zamknij, otwórz, zamknij. Super, zostajemy pomiędzy nogami, rysujemy cyferkę 8, biodra pracują przód, bok, tył, ale już tutaj myślimy o tym, że jest to samba i jest tutaj charakterystyczna akcja dla samby, czyli ta akcja bounce w kolanach. Góra, dół, mocniej. Hop, bum, bum. Góra, dół, cały czas, troszkę zmiana tego poziomu. Pam, pam, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć,
7, 8. Pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobrze, same ręce otwieramy z przodu, krzyżujemy i na biodro. I okienko z przodu. Pięć, sześć, siedem, osiem. Zmiana. Raz, dwa, trzy, cztery. Okno. Pięć, sześć, siedem. Dwie. Raz, po ciele z tyłu. Sensualny, fajny ruch. Pam, pam. I raz, dwa, jedna, po ciele z tyłu, pięć, sześć, siedem, druga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dobrze, dodajemy ósemeczkę w biodra i ta akcja bounce cały czas w kolanach pozostaje, przód, bok, tył, hop, hop, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, otwieramy dwie i raz, przez przód, okienko, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, jedna, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, druga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dwie po ciele i raz, dwa, ręce idą z tyłu i pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, trzy, po ciele, pięć, sześć, siedem i druga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, super, łączymy razem stopy, kolana, i idziemy. Okrągły ruch kolana. Kilka razy raz w jedną stronę. Rozgrzewamy kolana. Dobrze. I druga strona. Tak jest. Wspaniale. Ok. Prostujemy się. Dalej nogi pozostają razem. Kostka na zewnątrz razem z kolanem. Okrągły ruch. I do środka. I druga noga. Pamiętajcie, akcja bounce sambie, tak, czyli góra, dół, zmieńmy kierunek. Do środka teraz kosę. Ok. I oprócz tego góra, dół, po prostu dobrze się bawimy. Słuchajcie, jesteśmy na karnawale w Brazylii i właśnie przechodzimy do tego kroku podstawowego, typowego dla salsy. Myślę, że przez cały nasz cykl sambowy, ten krok typowy dla samby brazylijskiej będzie nam towarzyszył, więc od niego zaczynamy to, co było na poprzedniej lekcji. Wysokie palce, biodro, nachodzę ciężarem ciała. Wysokie palce, akcent w biodrze, nachodzę ciężarem ciała. Tak? I ten akcent idzie przód, tył, cała stopa. Przód, tył, cała stopa. I raz, i dwa, trzy, i cztery. 5 i 6, 7 i 8. Tak, tutaj ważne są biodra, ale pomaga nam, jak widzicie, bardzo stopa, tak? Bo można byłoby to zrobić też na płasko. Hop. I ten zakres ruchu będzie troszkę mniejszy niż jakbyśmy zrobili tutaj na wysoką stopę, tak? Więc stopa wysoka, wracam i dopiero teraz przenoszę ciężar ciała. I wysokie palce, akcent. Wracam i przenoszę ciężar ciała. I raz, i dwa, trzy, i cztery, pięć, i sześć, siedem, i osiem. Ok, plecami do Was i idziemy. I raz, i dwa, trzy, i cztery, pięć, i sześć, siedem, i osiem. Ja będę chciał, żebyśmy w choreografii tak samo zrobili dwa wolne, a później cztery szybkie, więc próbujemy z rozliczeniem to zrobić. I raz, i dwa, trzy, i cztery, pięć, i sześć, i siedem, i osiem, i tak? Dwa wolne, cztery szybkie, jeszcze raz. I wolny, wolny, cała stopa. Palce, palce, cała stopa. I od razu akcent, bum, akcent, bum, akcent, bum. Akcent, boom. Ok. I postarajcie się oczywiście przy tym, mimo to, że nasze biodra są mocno tutaj rozluźnione i pracują na boki, to środek jest cały czas podciągnięty i to od niego wychodzi ta akcja, tak? Żebyśmy nie byli tutaj rozwaleni, tak? Tylko hop, podciągnięty ładnie, brzuszek wewnętrznymi mięśniami trzymamy i hop, barki też
pracują, tak, cały czas jesteśmy, hop, w lekkim szejku. Ok, i próbujemy jeszcze raz i raz i dwa, trzy i cztery, pięć i sześć i siedem i osiem i. Ok, spróbujmy z muzyką i za chwilkę dodajemy kolejny krok na dzisiaj. Pięć, sześć, siedem, osiem, wolny hop, wolny hop. I raz, dwa, trzy, cztery. Przyspieszamy, so, so, pam, pam, pam. Szybkie. Raz, dwa, trzy, cztery. I wolny. Raz i dwa, trzy i cztery. Szybki hop, pam, pam. I slow, pa, pam, slow, pa, pam. Quick and quick and quick and quick. I boom, boom. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Od początku jeszcze raz, dwa, hop, pam. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wolny, boom, wolny, boom. I szybki, 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 szybki. Jeszcze raz, podstawowy w miejscu. Podstawowy w miejscu i początek i raz i dwa, trzy i cztery, pa, 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 pa. Pięć, sześć, siedem, osiem i ostatni raz, hop, pa, 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 i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wspaniale, jestem przekonany, że to już jest bardzo dobrze opanowane, ale nie możemy po prostu samby zatańczyć bez tego podstawowego kroku brazylijskiej samby. Dodajemy kolejny krok, tutaj będzie nam potrzebna znowu ta akcja bounce sambowa, tak, która idzie góra, dół, typowa dla samby z tańca towarzyskiego. I tutaj robimy następną figurę, zaczyna się ona od lewej nogi. Myśmy skończyli podstawowy tutaj, hop. I od lewej nogi teraz krzyżujemy nogi, ale idziemy od razu przez góra, dół, tak? Z kolana pracujemy i skrzyżowałem nogi, lewa idzie mocno do przodu, na niej jest ciężar ciała. Palce prawej nogi zostają tutaj wysoko. I teraz wyprowadzamy, działamy jak sprężynka, prawą nogę do boku. Mała akcja w biodrze i wracamy z powrotem. Staramy się, żeby prawa noga była prosta w kolanie, a lewa w tym momencie ugięta. Bum. Opadamy. Ta figura się nazywa Botafogo. Idziemy i skrzyżuj palce, opadamy z powrotem. I na drugą nogę dokładnie tak samo. Prawa noga teraz zaczyna, idziemy. Krzyżuję, wyprowadzam, sprężynka tutaj jesteśmy, tak? Wysokie palce i wracam z powrotem. I to będzie nasze raz i dwa, trzy, i cztery, pięć i sześć, siedem i osiem. I tak jak widzicie, cały czas zachowuję tą akcję bounce w kolanach, tak? Jeszcze raz, powoli skończyliśmy pięć i sześć i siedem i osiem na prawej nodze, od lewej krzyżujemy i raz i dwa, tak? I ta akcja jeszcze raz, góra, dół. Góra, dół, góra, dół. Ok, jeszcze raz, lewa noga, krzyżujemy i góra, dół, góra, dół. Świetnie. Op. Mała akcja w biodrze, od palców, hop, wracam na całą stopę, tutaj kolana amortyzują ruch. I przez górę znowu krzyżujemy bioderko i amortyzujemy kolanem, hop. I raz i dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, siedem i osiem. Ok. I zobaczcie, zatańczę teraz do Was twarzą. Chciałbym, żebyśmy ładnie poprowadzili tutaj tą samą nogę i rękę w tą samą stronę, ładnie wykończyli i wydłużyli jeszcze minimalnie ten ruch. Czyli jak idę do przodu i krzyżuję lewą nogą, no to prawa ręka, łokciem otwieramy, hop, pum, opadamy. I na drugą stronę krzyżuję, wyprowadzam lewą nogę i lewą rękę, pa, pam. Tak, w tym samym czasie też prawa pracuje. I
przy ciele. Raz i dwa, i trzy, i cztery, i pięć, i sześć, i siedem, i osiem. I ram, papam, i hop, papam, i hop, papam, i hop, papam. W nogach sprężynki, a góra płynna i fajnie wykańcza ten ruch. Tak, czyli jeszcze raz, lewa noga, krzyżujemy prawą, wyprowadzając, wyprowadzam prawą rękę. I raz, i dwa, druga strona, trzy, i cztery. I jeszcze raz, raz, i dwa, i trzy, i cztery. I raz, i dwa, trzy, i cztery, pięć, i sześć, siedem, i osiem. Ok, wspaniale. Łączymy teraz od samego początku i zatańczę do Was najpierw twarzą, czyli lewa noga zaczyna do boku. Raz i dwa. Brazylijski typowy, podstawowy. Hoppa, szybki. I siedem, i osiem, i idziemy. Krzyżuję. Raz i dwa. Trzy i cztery. Jeszcze dwa. Pięć i sześć, i siedem, i osiem. Początek. Raz i dwa. Trzy i cztery, pięć, i sześć, i siedem, i osiem. I skrzyżuj, papam, i skrzyżuj, papam, i ram, papam, i siedem, i osiem, botafogos. Bardzo dobrze, słuchajcie, jeszcze raz ustawiam się do Was plecami i mam podpowiedź. Wiem, że nie wszyscy mamy dużo miejsca w domach, w mieszkaniach, więc spróbujcie tutaj na tych krokach, gdzie mamy szybkie, zawsze możecie sobie pomóc, cofnąć się lub pójść do przodu, tak? Ja idę hop, 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 widzicie? Mocno do Was, albo hop, hop, hop. Zawsze mogę sobie pomóc, żeby zwolnić to miejsce na bota fogos dalej. Próbujemy jeszcze raz od samego początku. Krok podstawowy samba. I raz, i dwa, trzy, i cztery, pięć, i sześć, i siedem, i osiem. I skrzyżuj do boku, sprężynka, skrzyżuj do boku. I góra, dół, góra, dół, i góra, dół, góra, dół. Początek, lewa noga, prawa noga. I shake, i shake, i shake, i shake. I skrzyżuj do boku, botafogos, pa, 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 pam, pa, pam. I jeszcze raz, i lewa, hop, prawa, hop, i raz, i dwa, i trzy, i cztery, krzyżuj, raz, i dwa, trzy, i cztery, skrzyżuj, palce odbij się, skrzyżuj, palce odbij się. No, już to było w bardzo szybkim tempie, więc na pewno nie będzie problemów z muzyką, zapraszam. Czuwamy się. Brazylia, karnawał. Za chwilę, słuchajcie, będzie improwizacja, żebyśmy się wszyscy poczuli naprawdę w tych klimatach. 5, 6, 7, 8. I wolna, i wolna, hop. I raz, i dwa, i trzy, i cztery. I skrzyżuj, pa, pa, hop, pa, pa. 5 i 6. 7 i 8. Początek. Wolny kup. Wolny kupa. Szybki. Raz i dwa. I trzy. I cztery. I skrzyżuj. Sprężynka. Skrzyżuj. Sprężynka. Skrzyżuj. Sprężynka. 7. Początek. I raz i dwa. 3 i 4. 5 i 6. 7 i 8. I raz i dwa. 3. 4. 5 i 6. 7 i 8. Jeszcze raz. W miejscu kupa. W miejscu kupa. Szejki, szejki. 7 i 8. I hop, pa, pa. Hop, pa, pa. Pa, pa, pa. 7 i 8. I podstawowy w miejscu. Podwerka. Szybki, szybki. Szybki, szybki. I botafogos. Botafogos. I one and two, three and four, five, six, seven, eight, i hop, pa, 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 pa
5, 6, 7 i jeszcze raz. Raz i dwa. Bioderka. Trzeci krok. I raz i dwa. 3, 4, 5, 6. Od początku idziemy. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i Boka Hops. Boka Hops. Góra, góra, dół. Ok, super. Teraz, słuchajcie, mamy kawałek dla siebie. Możecie się przynieść do Rio de Janeiro razem ze mną? Tak, poczujmy ten klimat, poczujmy tą muzykę, poczujmy te perkusje, te shake'i wszystkie. 5, 6, improwizacja, kto co czuje? Okej, super, od początku idziemy, podstawowy, w miejscu i 5, 6, 7, go! Hop, hop, 7 i potafogus, cross, bok, skrzyżuj, bok, 5, 6, 7, początek, pupa. Szybki, szybki, hop i skrzyżuj, bok. Skrzyżuj, bok, hop, pa, pa, hop, pa, pa. Jeszcze raz. I góra, dół, sprężynki, hop, pa, pa. 5, 6, 7 i ostatni raz. Pięć, sześć, siedem, osiem, ha! Ok, super. Bardzo dziękuję za dzisiejszą sambę. Mam nadzieję, że byliśmy razem tak naprawdę w tym Rio. Widziałem, czułem was. Było super, było pięknie, jak zwykle. Na koniec wycieszenie. Zostajemy pomiędzy nogami. Wracamy powoli z tego Rio. Nie chce się, ale niestety trzeba. Idziemy, głęboki wdech. Rozciągamy suchy. Poszerzamy troszkę pozycję i na wydech stronę. I wdech. I drugą stronę. I wdech. Super. Poszerzamy teraz pozycję. W pachwinach głęboko. Ugięte kolana, tak jak widzicie. Minimalnie przechodzę z jednej na drugą nogę. Pogłębiamy teraz pozycję, każdy w swoim zakresie, kto ile może. I przechodzimy mocniej na jedną nogę. Postarajcie się znaleźć ten punkt krytyczny. Zrobić głębszy wdech i wydech, na którym czujemy, jak tutaj mocno nasze podkolane mięśnie, czworogłowe mięśnie uda się rozciągają. Zapracuj teraz stopą do góry, na dół, point flex. I zmień powoli ciężar ciała. I druga. Dobra. Tak samo, znajdź punkt krytyczny i na wydechu. Ha, czujemy się mocniej i jak się pięknie właśnie tutaj rozciąga noga. Flex, błęd, flex. I przychodzimy do szerokiej pozycji. Otwarte stopy na zewnątrz. Robimy głęboki wdech, posujemy kolana. I na wydechu dociskamy pachwinki troszeczkę głębiej. Super. Teraz skłon jeszcze raz. Wdech. I na wydechu druga strona. Powoli stopami. Zaczynamy i ściągamy nogi razem. Super. Lewa noga idzie do przodu. Łapiemy się za palce. Naciągnij mocno do góry. Łódkę i achilles rozciągamy i zmieniamy.
Hop, palce do góry. Wracamy do półprzysiadu. Powoli prostujemy się. Ok, wracamy. Głęboki wdech. Zbieramy pozytywną energię sambową. Osadzamy sobie w przeponach, żeby się pięknie czuć przez resztę naszego dnia, żeby ta samba pozostała z Wami, a już w następnej lekcji kontynuujemy z naszą zabawą w Brazylię i sambę. Za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia. Tańczmy na zdrowie.